naszej antenie witam bardzo serdecznie pana ministra Antoniego Macierewicza, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu do spraw zbadania okoliczności tej katastrofy smoleńskiej. Gorąco witamy, panie ministrze. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicę. Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Panie ministrze, no niektórzy domagają się dnia bez Smoleńska. Co pan na to? A proszę, no mogę odpowiedzieć tyle, co odpowiedziałem wczoraj, gdy mnie o to pytano. To jest takie żądanie, taka akcja bardzo dobrze pasująca do TVN24 i tego właśnie środowiska. Ona dobrze oddaje w ogóle nastawienie TVN24 i tego środowiska do dramatu smoleńskiego. Widać to było przez całe ubiegłe 9 miesięcy i wydaje mi się, że sobie to uświadomiono i dlatego wycofano się wczoraj z całej tej akcji. Było jasne, że zidentyfikowana została rzeczywista intencja i rzeczywiste zamiary towarzyszące tej akcji. Panie ministrze, po raz kolejny prokuratura zwraca się z prośbą do Federacji Rosyjskiej o wydanie albo wypożyczenie wraku samolotu. Proszę państwa, to jest bardzo tajemnicza historia i powiem uczciwie, że nosząca wszelkie cechy wielkiej kompromitacji organów państwowych, w tym także niestety prokuratury. Ja chcę przypomnieć, że ten wrak, tak jak samolot, jest własnością polską, w ogóle powinien się cieszyć eksterytorialnością. Z tego wszystkiego zrezygnowano, podporządkowując pracę przepisom konwencji z Chicago, chociaż jak już wiemy, nie można było jej do tego zastosować. No ale nawet gdyby uwzględniać przepisy konwencji chicagowskiej, to one mówią jasno, że wraz z zakończeniem badania przez organ wyjaśniający, w tym wypadku przez Komitet Lotniczy pani Anodiny, wszystkie dowody, w tym zwłaszcza wrak i rejestratory, czyli czarne skrzynki, wracają do właściciela. Tymczasem mamy do czynienia z sytuacją dokładnie odwrotną. Ten wrak, ale także czarne skrzynki mają pozostać w Moskwie i to mają pozostać, jak oświadczył przedstawiciel Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej, do końca postępowania sądowego. Sądowego, nie śledczego, tylko sądowego. I tam to bardzo jasno zostało podkreślone, łącznie z wyczerpaniem trybu apelacyjnego i odwoławczego i ewentualnie, jak rozumiem, kasacyjnego. A więc tak naprawdę na święty nigdy. To jest czyste bezprawie z punktu widzenia przepisów międzynarodowych i z punktu widzenia obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Tutaj nie mamy do czynienia z kwestią pokornej prośby ze strony polskiej prokuratury. Tutaj musi być jednoznaczne żądanie i jednoznaczne stanowisko premiera Rzeczpospolitej i prezydenta Rzeczpospolitej. W istocie Federacja Rosyjska bezprawnie przywłaszcza sobie polską własność, stawiając przepisy prawa rosyjskiego ponad przepisami prawa międzynarodowego, zawłaszczając coś, co jest przynależne do Polski, coś, co było terytorium eksterytorialnym Polski, coś, co zostało im powierzone wyłącznie na czas badania przyczyn tragedii, ale przecież nie na czas działań prokuratury rosyjskiej. Po zwrocie do Polski wszystkich części tego samolotu, a nie tylko tej części resztek, które leżą tam na lotnisku, bo tam na lotnisku leży około 40-60% tylko tego wraku. Nie wiemy, gdzie jest kokpit, nie wiemy, gdzie jest reszta, czy ona jest ukrywana, czy nigdy nie została odnaleziona. Trudno jest nam to dzisiaj rozsądzić, ale nie ma wątpliwości, że to musi być natychmiast zwrócone do Polski. Dlaczego pan premier nie raczył jeszcze interweniować w tej sprawie? Dlaczego pan prezydent, który mówi, że ma tak znakomite
stosunki z prezydentem Miedwiediewem, nic w tej sprawie nie zrobił. No to jest wielki znak zapytania. Chcę powiedzieć, że wiele wskazuje na to, iż mamy do czynienia znowu z sytuacją, w której premier, a zwłaszcza premier, ukrywa rzeczywiste swoje działania, dlatego że przypomnijmy, iż stanowisko Federacji Rosyjskiej, tego Komitetu Śledczego, zostało sformułowane niedwuznacznie 24 stycznia. Wtedy oni oświadczyli, że nie oddadzą tego wraku aż do końca postępowania sądowego. Tego samego dnia pan minister Sikorski po rozmowie z Ławrowem powiedział, że Polska i Rosja porozumiały się i w pełni są zgodne co do znakomitych wzajemnych relacji, jeśli chodzi o działania organów ścigania w badaniu tej katastrofy. Czyli krótko mówiąc, stwierdził, że stanowisko Komitetu Śledczego spotyka się z pełną aprobatą strony polskiej. A następnego dnia, 25 stycznia, pan premier Tusk oświadczył, że jeżeli chodzi o współdziałanie Polski i Rosji, to wszystko jest na jak najlepszym, tak powiem, na jak najlepszej drodze i on nie ma żadnych informacji, które by kwestionowały powrót tego wraka do Polski. No, to jest po prostu wprowadzanie polskiej opinii publicznej w błąd. Właśnie dzień wcześniej minister spraw zagranicznych Polski zaaprobował to, że ten wrak zostanie w Rosji do końca postępowania sądowego. No to jak można publicznie wprowadzać nas w błąd? Dlatego jako przewodniczący zespołu zaapelowałem wczoraj do pana premiera, by natychmiast podjął interwencję w Federacji Rosyjskiej i celem natychmiastowego zwrotu tego wraku do Polski, bo to jest ważny dowód i bo to jest własność Rzeczpospolitej Polskiej, ale obawiam się, że tam tajnie zostały podjęte jakieś zobowiązania, które w istocie wydają ten ważny dowód w ręce rosyjskie na wieczne nieoddanie. Panie ministrze, jakie losy dalsze uchwały sejmowej w sprawie Maku? Cóż, będziemy wiedzieli to dopiero w poniedziałek wieczorem, we wtorek rano. Ja jestem pełen niepokoju w tej sprawie, dlatego że zachowanie się Platformy Obywatelskiej wskazuje na rosnącą agresję z ich strony. Oni wyraźnie boją się tej uchwały, wyraźnie obawiają się, że zgodnie ze stanowiskiem większości opinii publicznej domaganie się międzynarodowego postępowania i jasne odrzucenie raportu Maku jako fałszywy, no naruszy jakieś tam porozumienia, jakie pan premier w sposób niejawny i do dzisiaj niewyjaśniony zawarł z Federacją Rosyjską. Wyraźnie Platforma Obywatelska tego wspólnego stanowiska Sejmu się boi, ale nie przekreślam jeszcze nadziei. Zobaczymy, jeszcze jest kilka dni. Ja mam nadzieję, że posłowie Platformy nie będą aprobowali tego no, skandalicznego stanowiska kierownictwa i nie będą chcieli brnąć w tę ślepą uliczkę, bo przecież bez względu na to, jaki dzisiaj będzie obrót sytuacji, trudno sobie wyobrazić, byśmy przeszli do porządku dziennego nad taką skalą fałszu, kłamstwa i ukrywania rzeczywistego przebiegu wydarzeń. Wiemy już, że to centrala moskiewska naprowadziła ten samolot, doprowadziła do takiej sytuacji, która miała miejsce. Coraz więcej faktów wychodzi na wierzch. Błędy, niedociągnięcia i fałszywe przedstawianie sytuacji przez pana premiera Tuska też już jest jasna i posłowie Platformy muszą sobie zdawać sprawę, że i oni będą rozliczani za tolerowanie takiej sytuacji, więc liczę na to, że się opamiętają i że uchwała będzie podjęta, ale nie przesądzałbym, to jest na pewno teraz przedmiotem olbrzymich wewnętrznych sporów między obozem Schetyny, obozem Tuska i poszczególnymi posłami. Przecież to są ludzie, którzy mają też polskie sumienia. Prędzej czy później będą musieli w lustro spojrzeć. Panie ministrze, a co pan sądzi o tych możliwościach dalszego polsko-rosyjskiego śledztwa, o których mówi tak głośno Platforma dalej, o możliwościach tej dalszej współpracy w wyjaśnianiu przyczyn katastrofy? Otóż tam pan premier zadzwonił, gdzie trzeba i wszystko ustalił, załatwił, że śledztwo będzie prowadzone dalej. Proszę Państwa, to jest fikcja.
to jest fikcja. Jeżeli pan premier powtarza słowa o wspólnym polsko-rosyjskim śledztwie w tej sprawie, czy wspólnym wyjaśnianiu, no to znaczy, że nie tylko próbuje wprowadzać bądź opinię publiczną, ale sam już stracił zupełnie rozeznanie i rzeczywiste podstawy faktograficzne tej sytuacji. Pan premier Putin jasno powiedział, że oni nie mają zamiaru więcej na ten temat dyskutować. Komitet, na czele którego stał Putin i który miał to rozważać, został rozwiązany. Dowody zostały przekazane Komitetowi Śledczemu, który został wyodrębniony z prokuratury i podporządkowany prezydentowi rosyjskiemu. Mak orzekł, że więcej sprawą się nie będzie zajmował, ponieważ jego stanowisko jest publicznie znane i zakończone. Rosja nie ma zamiaru więcej na ten temat dyskutować, bo Rosja boi się jakiejkolwiek dyskusji, świadoma, że ponosi za to odpowiedzialność. Więc pan premier, jeśli powtarza tezę o wspólnym śledztwie, to powtarza coś, czego nigdy nie będzie. Ja już nie mówię o tym, że Rosja tak dała nam jasno do zrozumienia, co myśli o sprawie Katyńskiej. Wczoraj jest wyrok sądu mówiący o tym, że nigdy nie będą ujawnione tajne śledztwa, które przesądziło o zamknięciu sprawy Katyńskiej. Też dobitnie o tym świadczą. Oznaczałoby to tylko, że premier łudzi nie tylko nas, ale łudzi samego siebie. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Z panem Pozdrawiamy Bogiem. Z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem ministrem Antonim Macierewiczem, przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do Spraw Wyjaśnienia Okoliczności Katastrofy Smoleńskiej.